aspekt praw człowieka. Dzisiaj w dyskusjach naukowych jest często tak banalizowany, że no, potrafi irytować. Kiedyś się zirytowałem na jakiejś takiej konferencji, gdzie słyszałem taki stek banałów i poprosiłem, spróbujmy scharakteryzować, co jest najbardziej uniwersalną dla wszystkich ludzi na świecie cechą, której ludzie oczekują i co powiedziałoby się, że jako prawo człowieka jest podstawą. Ja nie mówię o takich prawach jak prawo do życia, prawo do żywienia, prawo do wody i tak dalej, i tak dalej. Czy państwo, może państwo by mi napisali, co państwa zdaniem jest taką wspólną cechą wszystkich ludzi na świecie, gdyby powiedzieć, co uznawaliby za pierwszą, najbardziej podstawową cechę i prawo, do którego aspirują. Czy mają państwo jakąś sugestię? Nie przedłużając, mogę od razu powiedzieć, że ja wtedy powiedziałem, że pierwszą cechą, o, doskonale, idealnie o to chodzi, szacunek. Tak jest. Ale powiem inaczej, szacunek do siebie przede wszystkim. Człowiek potrzebuje czuć się traktowany z szacunkiem przez drugiego. I to jest, powiedziałbym, zasadnicza kwestia, na której będziemy budowali nasz stosunek do drugiego. Ludzka godność. Każdy człowiek chce być traktowany z godnością, z szacunkiem i na tym my będziemy budowali całą naszą pracę. Na tym budujemy protokół dyplomatyczny. Przyjmowanie innych z takim szacunkiem, aby czuli się, przyjeżdżając do nas, dobrze. Żeby czuli się ważni. Żeby czuli się, że przyjmujemy ich, dlatego że zależy nam na ich obecności. Stworzenie takiego poczucia u drugiej osoby technicznie pozwala nam otworzyć partnera na rozmowę z nami. Pozwala stworzyć takie poczucie sympatii, naturalnej sympatii. Bo proszę Państwa, każdy z nas ma w sobie coś takiego, że jeśli będzie traktowany życzliwie, jeśli będzie traktowany z zainteresowaniem, jeśli będzie potraktowany gościnnie, poczuje się lepiej i osobie, która tak go potraktowała, okaże sympatię. Kiedy okaże sympatię, z tej sympatii rodzi się zaufanie. Z tego zaufania rodzi się łatwość kontaktu. Na tym budujemy wszystko, co będzie stanowiło naszą podstawę rozmowy. Szacunek. W protokole zawsze uczyłem młodszych. Jest takie bardzo proste określenie, które pochodzi od Fredry, nie rób drugiemu, jak co tobie niemiłe. Powiedzmy sobie odwrotnie. Rób to wobec drugiej osoby, jak sam chciałbyś być potraktowany, bo to jest najlepsza gwarancja tego, że druga osoba może poczuć się dobrze. Będziemy starali się budować ten szacunek zarówno w odniesieniu do ludzi nam bliskich, naszych sąsiadów, naszych tradycyjnych partnerów, narodów, z którymi łączy nas historia, przeszłość, kultura, jak również do narodów odległych. A powiedziałbym, tutaj potrzeba jest jeszcze większa, bo poczucie odległości czasem powoduje wrażenie braku ważności. Pewne poczucie i pewien resentyment, który występuje u wielu ludów i wielu ludów nieeuropejskich, że Europejczycy traktują ich z brakiem szacunku.
jakieś wspomnienia, które biorą się z kolonialnej przeszłości, za którą akurat Polacy nie są odpowiedzialni, ale które należą generalnie do postrzegania Europy i Zachodu przez całą resztę świata. A zatem w dzisiejszym świecie musimy starać się za pomocą właśnie takiej formy budowy szacunku, żeby przedstawiciele narodów, którzy mają wszelkie powody, żeby uważać, czy nosić w swojej tradycji historycznej poczucie braku szacunku, mogli czuć się w naszym towarzystwie inaczej, mogli czuć się lepiej. To jest otwieranie ludzi. To jest proces. Oczywiście to nie jest rzecz łatwa. Mamy do czynienia w świecie tak złożonym jak świat dzisiejszy, z rozmaitymi formami resentymentu, które mogą przyjmować formy gwałtowne, brutalne. Terroryzm może być po części również powodowany takim poczuciem historycznego braku szacunku i braku znaczenia dla tych, którzy w przeszłości kierowali światem. Musimy się starać zmieniać to. Temu służy również dyplomacja i wydaje mi się, że takie podejście może nam ułatwiać dzisiaj w świecie, który żyje w nieładzie, w którym globalizacja okazuje się być procesem tak nieprzewidywalnym, trudnym i z takimi konsekwencjami, jakie widzimy dzisiaj, bo jednym efektem globalizacji był kryzys roku 2008, kryzys finansowy, ale drugim przejawem globalizacji jest również pandemia, która dotyka w końcu całego świata, również przez łatwość podróży i łatwość kontaktów międzyludzkich. W tym świecie, w którym bardzo, bardzo załamują się prawdy zastane, być może taka forma instynktownego dobierania form kontaktu, być może taka forma umiarkowania w myśleniu o tym, co się może zdarzyć, może taka forma chodzenia po ruchomych piaskach, czego uczą się dyplomaci, może się okazać dobrym podejściem. Naturalnie dzisiejsza dyplomacja to nie musi być tylko dyplomacja państwowa. To nie musi być tylko dyplomacja, jaką sobie wyobrażają ludzie w formie przyjęć dyplomatycznych i ambasad. To może być dyplomacja społeczna. To może być dyplomacja pozarządowa. To mogą być rozmaite formy, których nawiązanie kontaktu z drugą stroną, która jest warunkiem rozpoczęcia rozmów, bierze się z tego, że ktoś dysponujący łatwością okazania szacunku drugiej stronie potrafił znaleźć rozmówcę, który zaakceptował. W ten sposób budowały się wielkie procesy pojednania. W ten sposób rodziły się porozumienia, które wydawały się początkowo całkowicie niemożliwe. To tak bym widział tę dyplomację, którą dzisiaj będziemy się starali realizować. Oczywiście to nie jest klucz do wszystkiego. Korei Północnej za pomocą metod dyplomatycznych z całą pewnością nie będziemy w stanie zbliżyć do naszego świata. Patrzę jeszcze na pytania, czy było jakieś pytanie, na które nie odpowiedziałem, a jeśli nie, to może Państwo chcieli dalsze pytania mi zadawać. Jazda po kraju takim jak Korea Północna jest niemożliwa, a pytanie jest rzeczywiście słuszne. Kraju się nie poznaje, pozostając w stolicy. Kraju się nie poznaje, nie znając języka.
kraju się nie poznaje, nie rozmawiając z ludźmi innymi niż krąg władz. Kraju się nie poznaje, żyjąc jedynie w zamknięciu kolonii dyplomatycznej. To są podstawowe błędy, które popełniają niektórzy dyplomaci, tacy tradycyjni. I musimy podróżować po kraju. Podróże z jednej strony pokazują nam, jak kraj naprawdę żyje, a nie jak nam się o tym kraju mówi. Dzięki temu poznajemy nie tylko rzeczywistość, ale poznajemy gdzieś tam sposób rozumowania ludzi. Nie zawsze dyplomata musi robić coś konkretnego. W znaczeniu ma załatwić coś konkretnego. My budujemy wiedzę. Tę wiedzę, która może któregoś dnia się okazać przydatna. W ten sposób na przykład dyplomacja, bo temat może być Państwu bliski, może również działać na rzecz biznesu. Istnieje taka potrzeba, aby dyplomacja pokazała w dzisiejszym społeczeństwie, że jest użyteczna do realizacji konkretnych potrzeb. Proszę Państwa, utrzymywanie dyplomacji z całą pewnością jest kosztowne. Naturalnie dyplomacja polska nie jest tak droga, jak utrzymywanie dyplomacji Stanów Zjednoczonych czy Francji, ale i tak stanowi obciążenie dla budżetu, obciążenie dla społeczeństwa. Dlatego w każdym kraju polityk uważa, rządzący uważają, że trzeba pokazać, do jakiego stopnia ta dyplomacja potrafi służyć czemuś bardzo konkretnemu. Ludzie w ten sposób oceniają świat. Jest bardzo trudno powiedzieć, no dzięki naszemu ambasadorowi za 10 lat będziemy mieli konwencję o ochronie praw dziecka, która zostanie przyjęta w ONZ-cie. Bo proszę Państwa, w ONZ-cie czas realizacji, czyli uzyskania zgody 195 państw na coś, co mamy razem przyjąć, wymaga takich okresów. Z całą pewnością dla obywatela nie będzie tak istotne, żeby się dowiedzieć, że Polska została zaproszona na przykład na obrady ścisłego grona państw decydujących o przyszłości Unii Europejskiej, bo może sobie powiedzieć, no dobrze, ale co my z tego będziemy mieli konkretnie? Może kiedyś tak. Dlatego bardzo często istnieje potrzeba czegoś konkretnego. To konkretne uzyskujemy zazwyczaj w dwóch dziedzinach. Jedna dziedzina to jest dziedzina opieki nad obywatelami, czyli opieka konsularna. Druga to jest, zaraz będę mówił w związku z tym o konsulu honorowym. Druga rzecz to współpraca gospodarcza. Są kraje, w których bez tak zwanego otwarcia drzwi przez ambasadora nie jest się w stanie dotrzeć do kontraktu, do zamówienia publicznego, do rynku miejscowego. Bardzo często okazuje się, że jeśli nie ma tej osoby, która pomoże, wprowadzi polski eksporter czy eksporter z kraju, który reprezentuje, będzie odczuwał trudność, nieznany rynek, brak możliwości takiego kontaktu, który ułatwi mu rozumienie, jak operować na danym rynku. Możemy to rozpatrywać w bardzo rozmaitych sytuacjach. Z jednej strony to może być sytuacja, gdzie pomagamy i misja gospodarcza, która przyjedzie, zostanie przez ambasadę w ten sposób wprowadzona do różnych ministerstw, do różnych osób interesujących, do takich miejsc, w których decyduje się o dopuszczeniu do współpracy gospodarczej, a z drugiej strony, co jest dużo istotniejsze,
zdarzają się blokady, które bardzo często może tylko interwencja dyplomatyczna usunąć. Blokady, które biorą się bardzo często z niemożności bardzo prostego postawienia problemu. Pamiętam, że tego czasu zdarzyło mi się, miałem tego rodzaju historię kilkakrotnie. Muszę powiedzieć, że zawsze mnie to fascynowało, jak nagle się okazywało, że jedna rozmowa, w której jest się w stanie trafić na właściwego rozmówcę, na właściwą osobę, efekt jednej rozmowy może być absolutnie decydujący. Zdarzyło mi się coś takiego, na przykład, kiedy mieliśmy opóźnienie w dostawach Pendolino, dzięki któremu byłbym u Państwa w Gdańsku dzisiaj w 2,5 godziny, gdzie okazało się, że pewna niespójność przepisów krajowych, których osoby odpowiedzialne za realizację kontraktu nie chciały nigdy z pewnych obaw przedstawić własnemu ministrowi, spowodowała tak olbrzymią blokadę, że groziło nam, że cały kontrakt zostanie zamrożony. Pamiętam, jak zupełnie przypadkiem, za pomocą jednego spotkania, które zaaranżowałem w Rzymie, udało się, może Państwo pamiętają, bo historia nie jest odległa w czasie, historia, która zresztą w polskiej prasie skutkowała jakąś olbrzymią ilością teorii spiskowych, mianowicie terminal gazowy w Świnoujściu do gazu, skroplonego gazu naturalnego, gdzie tłumaczono opóźnienia, które były efektem pracy włoskiej spółki, która wygrała przetarg na budowę terminalu, tłumaczono rozmaitymi drugimi, trzecimi, piątymi dniami. Okazało się, że sprawa była bardzo prosta, tylko trzeba było w odpowiednim momencie spotkać się z odpowiednimi osobami. To był jeden obiad, który urządziłem w ambasadzie, na który zaprosiłem nie tylko zarząd spółki Sajem, czyli tej spółki włoskiej, która zajmowała się budową, ale również polskiego odbiorcę. I na jednym obiedzie, który trwał 2 godziny, udało się rozwiązać kwestię. No dobrze. Wracamy w związku z tym do konsuli honorowych. Tak? Konsulowie honorowi. Jaka jest rola, jak jest postrzegana przez zawodowych dyplomatów? Konsul honorowy to jest osoba o dużej rozpoznawalności w swoim miejscu pracy, w kraju, w którym wykonuje swoją pracę, w mieście, w którym działa. Osoba o tak dużej rozpoznawalności, że jeśli podejmie się reprezentować interes Polski, to Polska może na tym skorzystać, ponieważ wiarygodność przekazu gwarantuje status tej osoby, która jest konsulem honorowym. Konsul honorowy jest to osoba zazwyczaj pochodząca z kręgów biznesu. Jako biznesmen o dużych możliwościach gospodarczych, sukcesie, który osiągnął w życiu. W związku z tym to, że on będzie chciał promować nasz kraj, będzie odczytywane w miejscowym społeczeństwie jako miara powagi kraju, którego reprezentacji podjął się tak poważny biznesmen, jak ten, który stał się naszym konsulem honorowym. Nazywa się honorowym, bo z tego tytułu nie otrzymuje żadnej korzyści. Jedyna korzyść, którą może czerpać, to jest prestiż. Proszę Państwa, ludzie chorują na prestiż. Szczególnie ludzie, którzy mają możliwości finansowe i którzy chcieliby uznania. Ludzie, którzy chcieliby czuć się potraktowani lepiej. Podam taki przykład. Mam nadzieję, że są pewne
pewne, powiedziałby się, miasta, pewne kraje, w których jakby istnieje stara tradycja, że funkcje konsularne są takim dowodem wyjątkowego prestiżu. Proszę Państwa, Malta, La Valletta, stolica Malty. Miasto, w którym mają siedziby bardzo liczne firmy żeglugowe, bardzo liczni armatorzy. Miasto o takiej tradycji, no jeszcze powiedziałby się z czasów, kiedy de facto była tym niezatapialnym lotniskowcem, miał kontakt z całym basenem Morza Śródziemnego. Z takim starym mieszczaństwem, gdzie ktoś, kto zrobił karierę, ktoś, kto zrobił pieniądze, ktoś, kto ma pozycję, a nie ma tytułu konsula honorowego, czuje się już wtedy tym armatorem drugiej kategorii. Proszę sobie wyobrazić, że nasz konsul honorowy na Malcie, który niedawno dopiero skończył swoją misję, tak strasznie chciał być konsulem Polski, dlatego że jego dziadek był przed wojną konsulem Polski. I kiedy byłem u niego w La Valletcie, wchodzi się do jego bardzo pięknych biur na budynku, XVIII-wiecznym budynku, gdzie przyjmował. Wisiała polska flaga, ale było to na jednej z głównych ulic La Valletty, gdzie takich domów było w rzędzie może 10 i każdy z tych domów miał flagę innego państwa. Każdy z tych armatorów miał tytuł konsula i czuł się z tym bardzo dobrze. Oczywiście są konsulowie, którzy robią pracę dobrą, są konsulowie, którzy chcą jedynie korzystać z tych nielicznych przejawów prestiżu, jakie wiążą się ze stanowiskiem konsula honorowego. Są wreszcie konsulowie, którzy wykorzystują ten tytuł, żeby niekoniecznie prowadzić działalność zgodną z prawem. Pamiętam, że kiedyś skarżył mi się konsul, skarżył mi się szef protokołu włoskiego dawno temu, że we Włoszech istniały przypadki, które są znane i pod tym względem Włosi są bardzo dzisiaj bardzo ostrożni, gdzie funkcje konsuli honorowych ubiegali się przedstawiciele mafii, którzy sądzili, że dzięki temu osiągają jakąkolwiek formę immunitetu wobec wymiaru sprawiedliwości włoskiego, co oczywiście nie miało pokrycia w faktach, ale jak mówił mi tenże szef protokołu, włoska policja i karabinierzy i tak bali się zatrzymać takiego mafioza, dlatego że obawiali się, że mogą wywołać konflikt międzynarodowy. I szef protokołu mówi, i wiesz, muszę mu za każdym razem przypominać, że to nie jest żaden przedstawiciel dyplomatyczny, który korzysta z immunitetów i przywilejów. Konsul honorowy nie ma do nich najmniejszego prawa. Dobrze. Jak się ma do zawodowych dyplomatów, proszę Państwa? Nijak. Nie stanowi konkurencji. Konsulat honorowy powołuje się tam, gdzie nie ma konsulatów zawodowych. Dla wielu państw posiadanie takich focal points w różnych miastach kraju, tam, gdzie nie stać nas na utrzymywanie własnej obecności, jest bardzo korzystne. Jeśli się dobiera właściwych ludzi, a tutaj zawsze, no, to jest loteria. Czasem mamy doskonałych konsuli, czasem musimy rezygnować z ich usług. Otóż, jeśli trafi się na bardzo dobrego konsula, to dzięki temu, co on sobą stanowi i dzięki temu, co on chce zaoferować jako własny czas w zakresie współpracy z kręgami biznesu, jak i promowania kraju, czy ekonomicznego, czy kulturalnego, konsul honorowy potrafi być
najlepszym współpracownikiem ambasadora. A podam Państwu taki przykład zupełnie drobny. Jeśli chodzi o konsula honorowego i konsula zawodowego. To było dawno temu, to był rok 2001, byłem po raz pierwszy na placówce w Rzymie, byłem wtedy ministrem pełnomocnym i w 2001 roku w Genui był szczyt G7. Może Państwo pamiętają, właściwie to już było wtedy G8, bo Rosja uczestniczyła w pracach. Był to słynny szczyt, na którym po raz pierwszy doszło do poważnych zamieszek, które wywołali tak zwani alterglobaliści, przeciwnicy globalizmu uznający, że ruchy lewicowe i lewackie, które uznawały, że globalizm doprowadza do jeszcze większej, do jeszcze większego ubóstwa, do niesprawiedliwości, do nierówności itd., itd. Władze włoskie mimo wszystkich przygotowań okazały się całkowicie przez tę sytuację zaskoczone. Doszło do bardzo poważnych zamieszek w mieście, w zasadzie do bitew ulicznych, ja już nie mówię o zniszczonych sklepach, bo to najmniejsza z rzeczy, ale było kilka ofiar śmiertelnych. Wśród zatrzymanych było kilku młodych obywateli Polski. Musiałem się tym zająć, w związku z czym zadzwoniłem do naszego konsula honorowego w Genui. Genua jest, jak Państwo wiedzą, olbrzymim miastem portowym, w gruncie rzeczy drugim portem Włoch, który ma w dodatku 1000-letnią tradycję porównywalną do Wenecji, Republiki Morskiej, kupieckiej, z samorządem, właśnie z samodzielnością państwową. I w tejże Genui mieliśmy, i mamy do dzisiaj, chociaż jest już bardzo stareńkim panem, mieliśmy doskonałego konsula, który był jednym z największych armatorów genueńskich, właścicieli linii żeglugowej. I konsul Taro, kiedy do niego zadzwoniłem, że chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja tych polskich zatrzymanych, natychmiast się sprawą zainteresował, dostał się do aresztu policyjnego, miał kontakt z tymi polskimi obywatelami. Okazało się, że sprawa jest, no gdzieś tam stali zatrzymani do wyjaśnienia sytuacji za czyny popełnione, ale nie było ani żadnych obaw o życie, ani o zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Po czym rozmawiam z koleżanką amerykańską, która mi mówi, wiesz, i opowiadam, wymieniamy się spostrzeżeniami, i mówię, no nasz konsul wszystko załatwił, a ona mówi, no jak to? Naszego konsula nie dopuścili Włosi do spotkania z obywatelami amerykańskimi. Dlaczego? Dlatego, że to był konsul zawodowy, Amerykanin. I jako przedstawiciel państwa obcego, władze włoskie, przedstawiciele władz włoskich, no już w tej trudnej sytuacji nie chcieli go dopuszczać do oglądania no, takich obrazów, które woleli ukryć. Natomiast konsul, który był Włochem, dobrze znanym w mieście, cenionym z racji swojej zawodowej pozycji, swojego majątku, swojego prestiżu, jako miejscowy został dopuszczony bez żadnego problemu przez kwestię policji i miał to spotkanie z naszymi. Także może się okazać, że fakt, że należy się do miejscowego społeczeństwa, do miejscowej społeczności, dla konsula honorowego może być ważniejsze niż pochodzenie z kraju przyjmującego. To różnica między konsulem honorowym i zawodowym. Czasem, chociaż różne są sytuacje, potrafi być skuteczniejszy niż konsul zawodowy. Dobrze. Panie ambasadorze, w jaki sposób możemy dotrzymać się równowagi w skomplikowanej sytuacji? Tego nikt nie wie. Ale tego nikt nie wie i równowaga jest stanem natury. Każda natura dąży do równowagi. Ale jak ją osiągnąć? No, na to pytanie w gruncie rzeczy nikt nie może odpowiedzieć, bo mówimy o nieznanym.
Ja wolę używać przykładu ruchomych piasków, o których Państwu powiedziałem przed chwilą. Pamiętam, że kiedyś jeden z moich ministrów, minister Adam Rotfeld, powiedziałbym, no, Państwo na pewno znają nazwisko, Adam Rotfeld, który jednocześnie jest profesorem stosunków międzynarodowych, olbrzymi autorytet i niezwykła ciekawość badawcza, opowiadał mi, że rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO ówczesnym. I tak, rozmowy, proszę Państwa, te rozmowy, które my określamy często mianem small talk, rozmowy, które prowadzą między sobą ludzie, którzy nie mają charakteru politycznego, którzy nie mają charakteru innego jak bardzo nieformalny i bardzo taki, powiedziałby się, ludzki, które są niezbędne, które są konieczne, które świadczą o poziomie naszej zażyłości. I pamiętam, że pyta sekretarza generalnego NATO, mówi, wie pan, a niech pan mi powie, jak pan potrafi zarządzać sytuacją, co do której, no w gruncie rzeczy, nie mamy pełnej wiedzy. On mówi, wie pan, proszę sobie wyobrazić, jakby pan szedł ciemnym korytarzem, takim korytarzem, gdzie nie ma światła i panuje ciemność. Kiedy się idzie tym korytarzem, no zawsze w którymś momencie uderza się o jedną ścianę z lewej strony, w związku z czym koryguje się i się przechodzi bardziej w stronę prawą albo odwrotnie. I w ten sposób idę do przodu, powiedział sekretarz generalny. Powiedział się, nie jest to olbrzymi komplement dla świata, jeśli powiedzieć, że reagujemy właśnie w taki sposób bardzo fizyczny, tylko no, żeby nie doprowadzić do zderzenia, ale powiedziałbym, to jest rzeczywistość, w której się obracamy. A small talk, proszę Państwa, pamiętam któregoś razu, to było w Gdańsku, przyleciał prezydent George Bush. Miał spotkanie z prezydentem Lechem Kaczyńskim w Juracie. Samolot Air Force One wylądował w Gdańsku na lotnisku Lecha Wałęsy, czyli na Rębiechowie. I pamiętam, że sytuacja wyglądała tak, Air Force One czekał i myśmy stamtąd mieli polecieć helikopterami do Jurat. Oczywiście szef protokołu wita, to wygląda w ten sposób, że szef protokołu razem z ambasadorem Stanów Zjednoczonych wchodzi na pokład Air Force One. Przeżycie jest oczywiście wyjątkowe, bo widzi się to, co inni zazwyczaj widzą w filmach. Notabene, jak zobaczyłem, Air Force One, czyli ten jumbo jet przystosowany do przewożenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, poza innymi rzeczami różni się tym, że kiedy się wchodzi na pokład samolotu, wchodzi się tak jak na korytarz biurowy. Tam nie ma saloników, tam nie ma foteli. Jest rząd drzwi i w pewnej chwili otwierają przede mną drzwi i widzę, że wchodzę do gabinetu prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie czeka na mnie George i Laura Bush. Czekają oboje. Ambasador mnie przedstawia, witamy się, robią nam zdjęcia. Potem te zdjęcia dostałem z osobistą dedykacją i od George'a i od Laury Bush. I zgodnie z protokołem, szef protokołu wita na terenie kraju i prosi o zejście z pokładu samolotu i rozpoczęcie wizyty. Co się stało? Po czym na dole czekała polska para prezydencka, po czym mieliśmy pójść do helikopterów i tymi helikopterami odlecieć do Jurat. Przy czym protokół dyplomatyczny jest skonstruowany tak, że jeśli gospodarz czeka na ziemi, to po to, żeby potem przelecieć do Juraty, to polski prezydent musiał pierwszy wsiąść do helikopteru, polecieć na hel i tam czekać, że jego gość, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, przyleci po nim, żeby móc go powitać na ziemi. Dlatego prezydent odleciał, a ja towarzyszyłem prezydentowi Bushowi i przechodzimy do śmigłowca
amerykańskiego, bo kiedy Amerykanie podróżują, prezydent Stanów Zjednoczonych podróżuje, bierze z sobą wszystko, bierze z sobą i swój samochód, i swój helikopter. I tak jak samolot nazywa się Air Force One, tak helikopter prezydencki, taki, który Państwo widzą często na filmach czy w reportażach z Białego Domu, kiedy prezydent opuszcza Biały Dom i z południowego trawnika leci śmigłowcem. Ten śmigłowiec należy do wojsk piechoty morskiej, czyli Marines. Dlatego o ile samolot nazywa się Air Force One, o tyle helikopter nazywa się Marine One. I proszę Państwa, przechodzimy do tego helikoptera Marine One. Ja idę razem z Bushem, idę, towarzyszę prezydentowi Bushowi. I proszę Państwa, to polska telewizja transmitowała na żywo, po czym pytają nieznajomi, o czym ty rozmawiałeś z prezydentem? Ja mówię, ale ja nie pamiętam, żebym rozmawiał z prezydentem. No jak to widać było, że o czymś rozmawiacie i tak żywo, nawet żywo wymieniacie jakieś poglądy. Proszę Państwa, emocja, która mi towarzyszyła, była tak wielka, że ja nie wiem, o czym ja mówiłem z prezydentem. To były oczywiście jakieś drobne rzeczy, small talk, a ten small talk jest również elementem naszej pracy. Proszę Państwa, widzę, że za chwilę kończymy spotkanie. Czy są jakieś pytania, które mógłbym Państwu jeszcze? To Szanowni proszę. Państwo, Szanowni Państwo, w takim razie w imieniu swoim i władz uczelni, obecnym incognito wśród uczestników spotkania, chciałem bardzo podziękować za ten fascynujący wykład. Mam nadzieję, że Pan Ambasador da się jeszcze do nas zaprosić. Z przyjemnością. Ja jestem, proszę Państwa, powiem tylko jedno. Dyplomacja to jest dzielenie się. Dzielenie się doświadczeniem, dzielenie się wiedzą, dzielenie się radością tego, co się robi. Człowiek, który nie potrafi się dzielić, nie może być dobrym dyplomatą. Człowiek, który, to tak jak powiedziałam o kompromisie, my musimy tworzyć taką sytuację, że ktoś, kto z nami rozmawia, musi się czuć, że ja się z nim podzieliłem tym, co mam. Lubię się dzielić wiedzą. Jestem bardzo, 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 bardzo mi miło, jeśli to, co Państwu przekazuję, spotyka się z zainteresowaniem i ciekawością. Zainteresowanie jak najbardziej było. Bardzo dziękujemy, jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że Pan się z nami tą wiedzą podzielił. Mamy nadzieję jeszcze na przyszłe spotkanie, przyszłą rozmowę w takim razie z Panem, być może w innych warunkach. Studentom chciałbym bardzo podziękować za przybycie i za uwagę i dziękuję również serdecznie Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej za współpracę przy realizacji wydarzenia. Szanowni Państwo, żegnamy się. Ja również dziękuję za uwagę, za pytania, za organizację, no i przede wszystkim Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej za umożliwienie nam tego kontaktu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy uprzejmie, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.